No i robimy news shot, nie? Klasycznie, jak co tydzień. I opowiemy o najważniejszych wiadomościach z ostatniego tygodnia. Karol i Anka przygotowali dla nas w tym tygodniu. Karol jest, tak więc Karol tutaj też razem ze mną zaprezentuje te wszystkie wiadomości, które sam zresztą przygotował. Tak więc może zacznijmy od pierwszej i chyba najważniejszej takiego wręcz ogłoszenia, że E3 2022, czyli bieżący rok, pod znakiem zapytania, ponieważ E3, czyli największa coroczna wystawa gamingowa, po raz kolejny nie odbędzie się w formie stacjonarnej. Choć organizatorzy są podekscytowani możliwościami, jakie dają wydarzenia online, to nie ma jeszcze potwierdzonej informacji, czy ta edycja rzeczywiście odbędzie się w formie zdalnej, choć ja chyba widziałem jakieś... Nie możesz wierzyć program, bo przed chwilą zrobiłem mały research, bo też byłem ciekaw, czy to nie jest troszeczkę nieaktualne, bo tam parę dni temu ogłoszono to. Od tego czasu mogły się pojawić nowe komunikaty, ale ani ESA, czyli ta organizacja, która stoi za E3, ani oficjalne profile E3 nic nie potwierdziły. Natomiast masz kilka serwisów, które twierdzą, że mają zakulisowe info, że odbędzie się online, a masz kilka serwisów, które twierdzą, że mają zakulisowe info, że w ogóle się nie odbędzie. Także nie można im ufać, ale podejrzewam, że się odbędzie. Jakby nic nie wskazuje na to, żeby miało się nie odbyć w wersji online. Szczególnie sądząc po tym, jak te ich wpisy wyglądały, te oficjalne, jeżeli chodzi o ogłaszanie tego, że nie odbędzie się tak jakby fizycznie ta impreza. Bo tam było, że no nie odbędzie się ze względu na wiadomo co. Natomiast jesteśmy podekscytowani możliwościami robienia takich rzeczy online. Więc wydaje mi się, że można się spodziewać takiego E3 jak w zeszłym roku po prostu, tak? Pokaz zwiastunów online. Ale szkoda trochę, bo mamy teraz, albo już się zakończył CES 2022 i jakby da się zrobić stacjonarne targi. No niby się da, ale z drugiej strony pomyśl sobie jakby, no wiem, że tam jest zagrożenie, tak? To też, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że to są takie targi, w których ta technologia jest jednak bardziej taka, którą musisz pomacać, której musisz doświadczyć. No tak, są takie pewne rzeczy musisz pokazać fizycznie, tak. Nie możesz ich przekazać, albo przynajmniej nie będą tak ekscytujące online, a jednak gry wideo i cała branża gier to jest coś takiego, co jakby bez problemu możemy zrobić. Myślę, że nawet takie gry jak Dark Souls nawet, tak, nie uzyskałyby takiego sukcesu na zachodzie, gdyby nie to, że dziennikarze mogli sobie dotknąć tego na E3, bo ciężko zwiastunem oddać takie gry, nie? Natomiast no, w tym momencie nie ma takich możliwości. Można robić zawsze ogrywanie online, tak? Dema. Są teraz te platformy, które służą tylko i wyłącznie do tego, żeby streamować sobie konkretną grę jakby w wersji demo, tak? Dla dziennikarzy. Także jakby to się da spokojnie obejść. A tak na dobrą sprawę no, takie imprezy na ten moment ciężko zorganizować. Zresztą jest plotka też kolejna, że to E3 już miało być online, w sensie, że planowali, żeby zrobić to online na długo przed tym, jak znowu się pojawiły kolejne fale. Natomiast to jest wykorzystywane jako taka, wiesz, łatwa wymówka, że hej, no totalnie dlatego robimy niestacjonarne E3, a nie dlatego, że kasa nam się kończy i kolejne studia, czy tam kolejni w ogóle wydawcy wycofują się i robią własne imprezy. No bo Sony, wiadomo, ma no dzielnie, tak, ale... W 2019 już powoli niektórzy jakby uczestnicy duzi, jak właśnie Sony, ale chyba ktoś tam jeszcze też taki duży wcale nie uczestniczył w tym E3, tylko tak jakby trochę obok, tak bardziej już online, tak więc pora mieć tylko nadzieję, że Gamescomu nam nie zlikwidują i też, bo tam jakby jeszcze E3 online ma jakiś sens, bo jednak to jest takie skupione wokół tych konferencji, gdzie na Gamescomie te konferencje czasem są, czasem nie ma ich. Tak, tam jest bardziej ta główna jedna konferencja otwarcia, a potem jest ogrywanie i to jest rzeczywiście trochę inna sytuacja, ale na przykład GDC, Game Developers Conference, ona się ciągle odbywa, tak, a jest w marcu, także to chyba jeszcze takie... Tak jak mówię, że tutaj w dużej mierze to może być po prostu kwestia tego, że E3 jako E3, tak, ma problemy czy to natury finansowej, czy to organizacyjnej i dlatego się nie odbywa. Natomiast też zobaczymy, jaka sytuacja będzie pod koniec wakacji. Zwykle w wakacje, jeżeli chodzi o główny powód odwoływania teraz imprez na żywo, no to jest trochę lżej, więc no jest szansa, że Gamescom się odbędzie. A E3 to powoli się staje chyba takim po prostu określeniem na okres wakacyjny, kiedy różne studia pokazują swoje giereczki.
No tak. Wiesz, niezależnie od tego. Nawet jak Sony robi pokaz gdzieś tam w sierpniu czy w lipcu, to wszyscy na to mówią E3, mimo że to nie jest E3. No już nie. Drodzy słuchacze, dajcie znać, czy wam będzie brakowało, czy w ogóle takie E3 jeszcze w dzisiejszych czasach ma jakikolwiek sens, a my przejdziemy do kolejnej informacji. Karolu, masz przed sobą, czy jeszcze nie? Co tam, Pawle? Tak? Pawle, tam psujesz jak zawsze wszystko. Pan Paweł sabotuje audycję. Co będzie? Będzie więcej Kojimy na PC. Okej. Okay. Niestety nie mówimy o donoszonym przez nas w ubiegłym tygodniu właściwie projekcie łączącym różne media w jedną całość, a o Death Stranding, powiedzmy. Donosiliśmy? Donosiliśmy. Chodzi nam oczywiście o edycję rozszerzoną, która na konsolę PS5 trafiła we wrześniu 2021 roku. Już oficjalnie PC-towcom też przyjdzie się cieszyć z nowej zawartości fabularnej, środków transportu oraz toru wyścigowego wiosną 2022. Gratka dla fanów? Dla niefanów niezła okazja na nadrobienie braków i być może zrozumienie, o co chodzi w tym całym Kojimie. Ty pograsz? Powiedzmy, że w podstawkę nie grałem, także w sumie chętnie. Pawle? Ale jak to? Miałbym nie zagrać w kolejną grę Kojimy? I nie pojeździć sobie autkiem z Cyberpunka na nowym torze wyścigowym? W grze o listonoszu? Proszę cię. Brzmi cudownie, jaki wasz zapał dotyczący tego newsa. Strzelnicę też dostaniesz, halo. Wow. Nie, już się nagrałem w Death Stranding, na razie mi wystarczy, ale ta informacja jest o tyle dla mnie ciekawa, że to jakby po pół roku wychodzi na PC-cie, więc troszeczkę w odniesieniu do tego, co będą mogli słuchacze usłyszeć jutro na naszym podcaście GNM+, to może wskazywać na to, że teraz te tytuły gdzieś tam z PS5 będą szybciej wychodziły na PC-cie. Chociażby Horizon, który może się pojawi za rok, a nie za 3 lata, jak oryginał. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo graniczące z faktem, że tak będzie wręcz. Ale porozmawiajmy o nowym Serious Samie, który w tym miesiącu się pojawi. Ogłoszony 7 stycznia na szybko i bez wielkich fanfar na Twitterze Devolver Digital. Kolejny tytuł ze stajni Serious Sama jest już w drodze. Nosić będzie nazwę Serious Sam Siberian Mayhem. I jak można się domyśleć, akcja rozgrywać się będzie na rosyjskich pustkowiach. Po nowej odsłonie spodziewaliśmy się może oczywiście nowych lokacji, broni i przeciwników. Dla niewtajemniczonych Serious Sam to seria arcade'owych, pierwszoosobowych strzelanek, gdzie w pojedynkę lub w kooperacji stajemy naprzeciw hordom nadjeżdżających albo najeżdżających planetę Ziemię potworów z kosmosu. Warta zauważenia jest relatywnie niska cena gry, która sugerowałaby raczej samodzielne rozszerzenie do Serious Sama 4 niż pełnoprawną, dużą grę. W chwili obecnej możecie nabyć produkcję na platformę Steam z jakimś tam rabatem, poniżej stówki i premiera nawet, no tak, w tym miesiącu, ale dosłownie za 2 tygodnie, ponad 25 stycznia. To jest ogólnie, warto zaznaczyć, dodatek, tak? I on jest stworzony przez jakiś zespół moderski przy wsparciu twórców tam tego nowego Serious Sama, który wyszedł raczej tak przy niepochlebnych recenzjach. Ja nawet nie grałem w niego. Trochę mnie zniechęciły właśnie recenzje. Ja nie sądziłem, że to się zepsuć coś takiego jak Serious Sam, bo to jest po prostu, te poprzednie to po prostu miałeś, wiesz, broń, leciałeś przed siebie na takich płaskich, otwartych mapkach i waliłeś do wszystkiego, co się dookoła ciebie ruszało, więc nie wiem, co tu można było zepsuć. To tak, ale te wszystkie negatywne jakby komentarze, które pojawiały się przy tym Serious Samie, dotyczyły tego, jak on jest zrobiony w kwestii technicznej. Tam połowa tekstur się nie doczytywała, ta gra się zacinała, ta gra miała problemy z masą błędów, bugów i tak dalej, i tak dalej. Tu nie chodziło o to, bo chyba nadal się strzela miodnie. Właśnie, ale nie, ja to rozumiem. Tam miodnie, tam się nigdy miodnie nie strzelało, tylko prosto. Natomiast jakby, właśnie, to jest prosta gra, prosto zrobiona, więc jak można to w ten sposób było zepsuć? Nie wiem. Karolu. HDQ 2022. Pod tym enigmatycznym akronimem kryje się nazwa Awesome Games Done Quick, odbywającego się co roku wydarzenia gromadzącego wokół siebie fanów tak zwanego speedrunningu. Speedrunning jest niczym innym jak przechodzeniem w jak najkrótszym czasie wszelakich gier w wielu arbitralnych kategoriach. Granie toczy się też o przysłowiową pietruszkę. Jak co roku HDQ wspiera francuską organizację charytatywną Doctors Without Borders, na rzecz której przekazywane są dotacje dobrowolnie składane przez uczestników, oglądających i sponsorów. Samo wydarzenie potrwa jeszcze do niedzieli 16 stycznia, odbywa się znów, tylko w formie cyfrowej i dostępne jest zarówno na oficjalnej stronie GDQ, jak i na oficjalnym kanale w serwisie Twitch. Dla sceptyków nieprzewadających za tego typu czasowymi wyzwaniami też coś mamy.
Na 15 minut przed północą, między 15 a 16 stycznia, przewidziany jest pokaz ukończenia Sekiro Shadows Die Twice z zawiązanymi oczyma. A z pełnym harmonogramem wydarzenia możecie się zapoznać na oficjalnej stronie GDQ. Ten news był pisany dla Pawła Typiaka, bo on zawsze jak słyszy słowo speedrun, to zaczyna wywód na 15 minut na audycji. Dlaczego speedrunning jest jego zdaniem bez sensu, tak? A właśnie, a jest dla was sensem czy bez sensu? W takim razie. Jakby to na pewno nie ma mniej sensu niż calakowanie. Są ludzie, którzy lubią zbierać latającą znaczki. Kokainę w GTA. A są ludzie, którzy lubią, wiesz, poznać grę od bebechów i ją przechodzić tak szybko, że tam ledwo się da zauważyć cokolwiek. Albo glitchować ją, psuć ją w taki sposób, że twoja postać zaczyna biegać z prędkością tam, nie wiem, kuli lecącej, tak? Tylko dlatego, że złamała sobie nogę. Tutaj akurat chodzi o New Vegas. Wow, to. Tak. Także jakby jest coś takiego fajnego w odkrywaniu takich kolejnych sposobów na zniszczenie gry od środka. I to jeszcze często tak po latach, tak? Gdzieś tam czasami są takie rzeczy, że na przykład, nie wiem, Mario masz jakiegoś tego pierwszego i tam milion lat po premierze tej gry ktoś odkrywa, że gdzieś tam jeden kafelek w grze można ominąć, czy tam w niego wejść i nagle cały świat speedrunowy się trzęsie, bo ktoś zgolił tam pół sekundy, nie? Z rekordu świata. Tak, stając w złym miejscu na mapie, modyfikujesz kod gry, więc przenosi cię tam, gdzie nie powinna i tak dalej, nie? To tak. Super zabawa, można, tak szczerze mówiąc. Mówić, że to jest marnowanie czasu, ale z drugiej strony to jakby nie jest dla mnie dużo większe marnowanie czasu niż na przykład łowienie ryb w MMO. O tym też rozmawialiśmy w GNM+, więc polecamy jutrzejszy odcinek. Ale teraz informacja, która najbardziej mnie zaciekawiła, bo o tym nie słyszałem. Powstaje nowa gra w uniwersum South Parku. O ile oficjalnych zapowiedzi na razie nie ma, nową grę w uniwersum kontrowersyjnego amerykańskiego serialu możemy uznać za pewnik. Na oficjalnej stronie studia Question Games pojawiła się oferta pracy dla, cytując, lead level designera do prac nad nową grą o wideo osadzoną w świecie South Park. W wymaganiach dotyczących stanowiska możemy przeczytać też doświadczenie w produkcjach multiplayer, co oczywiście sugeruje implementację rozgrywki wieloosobowej. Aż przypomina się odcinek o grze w MMO. Ja, szczerze powiedziawszy, to nie chciałbym zobaczyć żadnej implementacji, żadnego elementu MMO w South Parku, bo te gry są tak niesamowite, tak ale zabawne. Masz pewność, że chodzi ci o te gry? W sensie, bo ja tak teraz patrzę, czy Question Games jest w jakikolwiek sposób związany z Ubisoftem, bo jeżeli chodzi o te RPG-i dwa, co wyszły, w tym jeden robiony przez Obsidian, drugi tam już przez wewnętrzne studio Ubisoftu, no to właśnie, one były pod Ubisoftem. I z tego, co widzę, Question Games nie jest związane w żaden sposób z Ubisoftem, co by mogło oznaczać, że to będzie zupełnie nowa marka spod znaku South Parku, tak? To będzie nowe IP. Więc być może to nie będzie kolejny, wiesz, taki RPG zabawny, rozbudowany. A szkoda, bo to były świetne gry. No tak, niesamowite. Tak więc ekscytacja, która była u mnie na tak wysokim poziomie, że teraz wykraczam poza kamerkę, podczas czytania tego newsa spadła teraz do ekscytacji, że nadal nie widać mojej ręki, bo teraz jest poniżej kamery. Tak więc no, szkoda. Choć oczywiście nie odmawiam, że może jednak to studio przygotuje coś ciekawego. Choć bałbym się, że to może jest jakaś gra mobilna i dlatego MMO i mogę bla, trochę bla. Teraz twoją nadzieję zresuscytować delikatnie. No, próbuj. Bo okazuje się, że studio to zostało niedawno utworzone przez deweloperów, którzy kiedyś pracowali nad m.in. Tiffem, Bioshockami, ale też nad dwoma tymi South Parkami. Także jest szansa, że to jednak będzie to albo coś podobnego. Teraz jest pomiędzy i widać moją rękę. Tak, musimy poczekać na więcej informacji. Okay. Karolu, coś tam o Battlefieldzie. Battlefield, no temat rzeka, który się nie kończy, tak? Tym razem nie mówimy o samej grze, ale o jej społeczności. Oficjalnemu subredditowi Battlefield 2042 grozi zamknięcie, jeżeli szeroko pojęta toksyczność graczy rozwścieczonych stanem produkcji nie zmaleje. Według ogłoszenia, które moderacja wystosowała do członków subreddita, zwykła dyskusja stała się niemożliwa bez obrzucenia się wyzwiskami, co wpływa krzywdząco na społeczność gry. Redditowcom zostało postawione ultimatum, opanują negatywne emocje, albo subreddit zostaje czasowo wyłączony z użytku. Szare goryczy najpewniej przelało to, w jaki sposób potraktowany został Andy McNamara, który jest szefem komunikacji VA, próbując rozładować napięcie graczy. Cytatów przetaczać nie będziemy, ale pamiętajcie, nękanie nie jest ok, niezależnie od tego, jak bardzo nam coś się nie podoba.
A on jak został potraktowany? Bo ja nie jestem za bardzo przed chwilą przeczytał no okay, Karol, że nie będziemy przytaczać. No okej, okay, ale z powodu jakiego? Że po prostu gra nie działa? I no generalnie gra nie działa. Myślałem, kolejne, że coś się wydarzyło. Też, teraz usunęli chyba jakiś tryb, który graczom się podobał, a on miał być tylko super wiesz, pomysł. Tymczasowy. No ogólnie jakby to jest jedna wielka katastrofa, ale wiesz jak to jest przy tych przy takich premierach tego typu. No ten jad się tam gdzieś wylewa, nie? I z jednej strony gracze mogą być zawiedzeni, ale z drugiej strony to czasami, wiesz, to już nie jest takie pisanie, że no, nie podoba mi się ten aspekt słabo, tylko to już zaczynają się, wiesz, groźby jakieś i tak dalej, nie? Drodzy gracze Battlefielda, pograjcie w Call of Duty. Jest w tym roku naprawdę bardzo dobre, nie ma co narzekać. Tam się nie zdenerwujecie, tam pograjcie. Ja myślę, jest że fajnie. Dla graczy Battlefielda Call of Duty to nie jest rozwiązanie, tylko już są tak różne od siebie, że... Tak. Dobra, PlayStation VR 2 ujawnione. Uwaga, w czasie targów technologicznych CES, o których wspominaliśmy, Sony zaprezentowało publice swoje next-genowe VR-owe akcesorium, ale chyba nie w pełni, tylko te takie... te kontrolery. Dla wtajemniczonych gogle będą obsługiwać 4K HDR, 110-stopniowe pole widzenia wspierane przez technologię śledzenia gałek ocznych, rozdzielczość 2000x2040 na jedno oko oraz klatkaż od 90 do 120 Hz. Wszystko napędzać mają ekrany OLED. Próbuję to jak w reklamie robić, ale nie mogę. Pewien sklep. Google mają też obsługiwać nową technologię dźwięku przestrzennego. Kontrolery z kolei mogą pochwalić się obsługą technologii haptycznej. Przy okazji została zapowiedziana gra szykowana pod nowy sprzęt, czyli spin-off serii Horizon, zatytułowany Horizon Call Me of the Mountain. Tak więc we thank you from the mountain, Sony. Przygotowany przez studio Guerrilla i Fire Sprite Games. Rewolucja w środowisku VR. Zobaczymy. Nie? Nie, w sensie, to jest no ten dobra, rok, nie. Kiedy tym VR razem, wypali. Tak, tym razem VR odpali. Odcinek 795. No co, ale przynajmniej może będziemy mieć okazję. Ja na przykład nie grałem w Half-Life Alyx, nie? Ale jakby... To znaczy, miał VR i miał Half-Life Alyx. Generalnie, jeżeli chodzi o szczegóły tego, jak działa ten nowy VR, albo coś o nim dowiedzieliśmy, to usłyszycie jutro w GNM+, bo też nie ma co tutaj się w to wgłębiać, jako że mamy jeszcze dwie recenzje przed sobą. No ale hej, jeżeli będzie wsparcie ze strony PlayStation, no to Sony, tak? No to jest jakaś szansa, że to odpali, bo to jednak jest akcesorium do popularnej konsoli, tak? No tak. Karolu, coś tam Nvidia robi. Coś tam Nvidia robi. Nowości od Nvidia. W ramach usługi grania w chmurze, czyli GeForce Now, od Nvidia dostępne są już kolejne tytuły od EA, Battlefield 4 oraz Battlefield 5. Niedługo możemy się spodziewać także dodania Tom Clancy's Rainbow Six Extraction od Ubisoftu. Przypominamy, aplikacja GeForce Now zostanie udostępniona dla telewizorów Samsung Smart TV jeszcze w pierwszej połowie tego roku. I to jest bardzo dobra informacja, bo nie trzeba mieć tych przedstawek i innych bajerów, wystarczy mieć telewizor, a to raczej jest wykonalne. A GeForce Now to jest ogólnie z tych wszystkich... usług chmurowych to chyba najlepsze aktualnie. Oni, w sensie problem jest taki, że tam wiadomo, jak w każdym wypadku gdzieś jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o bibliotekę, bo gdzieś w gry Bethesdy się nie zagra, w gry Rockstara, czy tam generalnie to jest jakiś tam dobór tytułów mniejszy niż na przykład na Game Passie chyba nawet, ale za to jak już te gry są, to gramy, wiesz, nie na Xboxie, tam nie jest streamowane z Xboxa, tylko z porządnego PC-ta i grasz sobie z włączonym ray tracingiem na telefonie komórkowym w Cyberpunka i jakby nie masz problemu. Także no fajnie, że tu się rozszerza. Teraz jeszcze tam z EA też jest jakaś taka biblioteka dosyć ograniczona, ale widzę, że tutaj dodają tytuły, więc mam nadzieję, że niedługo będzie można tam zagrać w coś nowszego. Czy ja dobrze widzę? Lakiery do paznokci od Microsoftu? Przepraszam, miałem zawiechę, ale... Lakiery do paznokci od Microsoftu? Dobra, czytam. Nie przesłyszeliście się. Microsoft zaprezentował serię lakierów do paznokci marki Opi, inspirowanych grami Halo oraz Forza Horizon 5. Lakiery będą dostępne w sprzedaży w lutym, a ci, którzy je zakupią, będą mogli odblokować dodatkową zawartość w grach. No, grubo. Powiem tak, grubo. Mieliśmy już perfumy. To jeszcze było do przełknięcia. Dla mnie przynajmniej. Ale to nie w ciebie celuje ta promocja.
To jest oczywiście, ale szukanie jakby... nowego targetu, tak? No okej. Okay. Dziwny gadżet. W sensie... co te, czym on jest dziwniejszy od kubka? Ale co ma z tej marki w sobie? Tak się zastanawiam. Ale co? No na przykład mówiłem, że na przykład jak były perfumy Sonic, no to Sonic to jesz. Jak jesz nosi na plecach jabłko, to co? Może być perfumy jabłkowe, mogą być. A tutaj jakim tokiem rozumowania można pójść? No, mamy czerwony lakier. Czerwony kolor to będzie miał to logo w postaci tego czerwonego kółka śmierci z Xboxa 360. Okej. Okay. Także okay, no. Są no możliwości. Dobra. No, ale Halo? Nie wiem, że niebieskie? Dobra, nieważne. Przejdźmy dalej. Coś tam o wibracjach. No tak nie, widzę. Nie do końca, wibracje... ale, nie do końca, ale trochę tak. Jeśli wibracje w padzie to dla was za mało, Razer ma dla was fotel, który może was kopnąć w siedzenie. Razer podjął współpracę z D-Box, firmą zajmującą się tworzeniem zarówno foteli kinowych, jak i foteli do kolejek w parkach rozrywki. Fotel Enki Pro HyperSense ma mieć wbudowany mechanizm przekazujący siedzącemu na nim graczowi ruchy i wibracje pobrane bezpośrednio z gry. Razer chwali się, że fotel ma być kompatybilny z ponad 2000 gier, filmów oraz utworów muzycznych. Przykładowo podaje takie gry jak F1 2021, Forza Horizon 5 czy Assassin's Creed Valhalla. Tylko jak na Razera to strasznie mało lampek i diodek i słabo świeci. Ja mam nadzieję, że to nie będą takie fotele jak są w tych kinach tam 4D czy jak to się nazywa. Bo generalnie te fotele, chociaż tak, te fotele w takich wyścigówkach mogłyby się dobrze sprawdzać, bo jeżeli chodzi o filmy, przy których to działa, to najlepiej odczuwa się te rzeczy w scenach, gdzie ktoś prowadzi samochód. Natomiast jeżeli chodzi o walkę i o takie inne rzeczy, to tam są takie śmieszne dmuchawki, które ci w uszy dmuchają za każdym razem, kiedy koło bohatera leci pięść i po prostu nie da się na takim filmie wysiedzieć. Więc mam tylko nadzieję, że te fotele to nie będą po prostu wyrwane technologicznie prosto z sal kinowych, tylko gdzieś tam ktoś rozsądny wreszcie stwierdzi, że nie ma co dmuchać komuś do ucha. Będzie się dało, wiesz, na tym siedzieć normalnie i grać. Teraz Bartek, który nas realizuje, pokazuje właśnie na naszym YouTubie, jak to wygląda. Wygląda całkiem jak normalny fotel, ale ma grubsze siedzenie, w którym są silniki, tak? No, ale jest świecące. Ten zagłówek jest taki świecący z logiem Razera. Masz normalnie pod ręce, jeszcze pewnie też tutaj są jakieś silniczki. Tak więc myślałem, że tam będzie po prostu jakiś taki młotek do kopania w zadek, ale jednak wygląda to całkiem cywilizowanie mimo wszystko. Tak więc napiszcie, drodzy słuchacze, na naszym czacie, czy jakbyście musieli wybrać jakiś gamingowy fotel, czy to by był właśnie taki fotel, który was kopie w różne części ciała. A to był chyba już ostatni news z News Shota.